Dzieciak kontra kot. Strzeżcie się wilkokupa. On na pewno nie jest kotem mumią. Szybciej kotem wampirem, w końcu ma kły. Ostatnio sądziłeś, że pan kot jest gnomem. Miałem ku temu powody. Założę się, że pan kot właśnie coś knuje przeciwko nam. Widzę go! Idę za nim. Może to kot hydra? Zaraz, ma za mało głów. Ale kto wie? Parasolka? Przecież jest czyste niebo. Hot dog do hamburgera. Zgłoś się, hamburger. Pan kot naprawdę coś knuje. Odbiór! Serio? A co on robi? O nie! On wysysa całą moc księżyca, ale po co? Moc księżyca? Tak, wkraczam do akcji. Nie kup! Nie zbliżaj się! Jak to się wyłącza? Dawaj, dawaj, wyłącz się! Orety! Pomóż mi! Kup, jesteś cały? Krzyknij raz na tak, dwa na nie! O nie! Hamburger do hot doga, zgłoś się! Odbiór! Denis! Ty żyjesz! Kot ci pogryzł lub podrapał? Tak, tak i tak. A co? Właśnie odkryłem, jakim kotem jest pan kot. To wilkotłak. Wilkotłak? Tak. Jeśli to prawda, to podczas pełni przez te ugryzienia staniesz się wilkotłakiem. Przesadzasz, Denis. Na pewno nie zmienię się w wilkotłaka. Mam nadzieję. Dzień dobry. Żwir z kuwety? Fu, pan kot! Na co się patrzysz? Na nic. Kup, Denis, chodźcie na śniadanie. Idziemy! Ale jestem głodny. Skąd tu się wzięły rybne mini chrupki? Będziesz mieć po nich błyszczące włosy. Wkrótce przywykniesz do tego smaku. Mówię ci, wcale nie zmieniam się w... Hej, gdzie są moje autka i żołnierzyki? Włóczka? Kocie zabawki? Ktoś chce mnie wkurzyć i nawet wiem kto! To ty! Musiałeś to zrobić podczas snu! Kocia część twojego mózgu wygrywa! Jeszcze trochę i będziesz prawdziwym wilkotłakiem! To szalone! Szalone jak kot! Denis, ja tylko żartowałem! Chcesz dowodów? Proszę bardzo. Stare książki z obrazkami? Przepraszam. Te książki są dla ciebie dowodem? W tych książkach jest sama prawda. Poza tym nie mamy teraz czasu na czytanie. Patrz, jest pełnia. Stajesz się wilkotłakiem. Wilkotłak goni swojego przyjaciela. Frajerzy! Wilkotłaki przegrały z wilkopsołakami już w latach 80. Tak, widziałem to w ostatnim programie Edmunda Grabarza. A wiecie, że potwór z Loch Ness jest ratownikiem w tajnym rządowym akwaparku? No co ty? Masz toksyczny oddech! Właśnie, jedzie ci z japy. To dlatego, że zjadł dzisiaj kocią karmę. To dziwne. Nawet jak na ciebie, Berton Burger.
Właśnie, każdy wie, że psia karma jest lepsza. A tutaj wilkotłak zjada ostatnie kęsy swojego najlepszego przyjaciela. No dobra, wprowadźmy zabezpieczenia. To wystarczy. Wilkotłaki boją się srebra i szarotek, więc mam srebrne łyżki i zerwałem gałązkę bazi. Oby tylko wystarczyły w twoim stanie. A kiedy nastąpi przemiana... Jeśli nastąpi... Zadzwonię po Hycla. Wysterylizują cię albo zaszczepią przeciw wściekliźnie. Dobranoc! No dobra. Dobranoc! Co? Gdzie? Przemiana! Mówiłem, kup, jesteś wilkotłakiem! Nie. Nie. Nie! Nie jestem wilkotłakiem! Wypuść mnie! Cofnij się! Mam tu łyżki i nie zawaham się ich użyć! Widzisz? Boli, bo to jest srebro, wilkotłaku! Boli, bo to są łyżki! Co? Patrz, sztuczne kły, a pan kot oblepił mnie sierścią! To podróbka! Aha, cofnij się, wilkotłaku, albo użyję na ciebie bazi! Denis, uspokój się! Cofnij się, masz karo! Denis, stój! Wybacz, kup, muszę wezwać pomoc, zanim zrobisz sobie ze mnie przekąskę! Co tu się dzieje? Chyba mam książkę o tych sprawach. Pójdę po nią, a potem czeka nas niezręczna rozmowa. Odłóżmy to do rana. Dobry pomysł, synu. Dzisiaj włosy, jutro rozmowa. Dobranoc. Dla twojego dobra lepiej, żeby kup naprawdę zmienił się w tego całego wilkotłaka. Właśnie, bo pożałujesz. Wszystko przez tego pana kota. Widzicie, a nie mówiłem? Hej, chłopaki! Denis, uwierz mi, nie jestem wilkotłakiem. Powiedz to swojemu fryzjerowi. Pan kot jest łysy. W takim razie, dlaczego ja jestem kudłaty? A skąd wiesz, że nie wyłysiał ze starości? Nie! Ta sprawa to zasłona dymna! Pan kot chciał odwrócić naszą uwagę, by móc w spokoju knuć! Widzisz? A nie mówiłem! Idziemy! Szkoda, że nie mam już srebrnych łyżek! Widzisz? Nie chcę mówić, a nie mówiłem, więc powiem tylko, że mogłem tak powiedzieć, gdybym chciał. Rybne mini chrupki. Świetny patent na sprzątanie pokoju. To fakt. Ale co on kombinuje? Tego nie wiem. Muszę to przerwać. Trzymaj się! Trzymam się! Ale dzisiaj wichura. Ja już dłużej nie wytrzymam! Uratuje nas tylko jedno! Trzeba wyciągnąć!
starczy mi już tych wrażeń. Zobaczymy się później. Cześć, Denis! Zgoliłeś brodę, co? Tak, nie czułem się sobą. Myślę, że nadszedł czas, żebyśmy pogadali jak facet z facetem. Wkrótce staniesz się mężczyzną i twoje ciało przejdzie bardzo wiele zmian. Słuchaj uważnie, musisz o tym wiedzieć. Już niedługo zaczną ci wszędzie rosnąć włosy i zobaczysz, że część... Cukierek albo psikus. Witajcie, chłopcy i dziewczęta, mówi Edmund Grabasz prosto z Woodsville. Witam w programie Straszne Kostiumy. Możesz się przedstawić? Jestem dyrektorem Phoebe Marketu, międzynarodowej korporacji. Mama pożyczyła mi neseser i swoje raporty. Nuda! A za kogo ty się przebrałeś? Za Quasimodo, a ja za Garb. Tato! Halloween zaczyna się beze mnie. Prawie gotowe, kup! Fajnie jest być cyborgiem. Chociaż mi gorąco. Ciężko się poruszać. I nic... Nie widać. No, to może zdejmiesz swój kask? Jest bardzo dopasowany. Czyli się zaklinowałaś? Mhm. Gotowe, synu! Dzięki, tato! Tato, widziałeś pana kota? Chcę pomalować go na czarno. Wiedźma musi mieć czarnego kota. Wiesz, kochanie, chyba nie będzie mu w tym do twarzy. Gdy strach i ciemność zawładną dniem, kapitan Kamyk z ratunkiem mknie. Zaczynamy zabawę! Synu, jesteś już na tyle dorosły, że nie musisz w Halloween chodzić z tatą. Świetnie! Czyli tatuś jest dzisiaj tylko dla mnie. Jeszcze lepiej! Nie, Mili, w tym roku to twój brat się tobą zajmie. Z nią najem się tylko wstydu. Nie będę ciągnął ze sobą mojej młodszej siostry. Nigdzie nie pójdę z tym nadętym kupem. A nasze wspólne wyjście to już tradycja, tato. Cóż, skoro oboje tego chcecie. Na szczęście mam wszystkie stare kostiumy. A może Dracula? Stare. Frankenstein? Nuda. Człowiek wilk? Było. Ale nie widzieliście jeszcze barona von Wilko Drakensteina! To może ja jednak pójdę z kupem? Nie wygłupiaj się, idziemy we dwoje. Ale nie mogę znaleźć pana kota, ani naszyjnika ze sztucznym rubinem. Wszyscy wiedzą, że wiedźmy czerpią moc z rubinu. Naprawdę? W takim razie rozejrzymy się po domu. Powodzenia, chłopcy! Nie ominiemy dzisiaj żadnego domu! O nie, ja tam nie pójdę. Mieliśmy nie omijać dzisiaj żadnego domu, z wyjątkiem tego. Idziemy. Wybacz. Tyle słodyczy powinno wystarczyć. O, idzie pierwsza testerka. Houston, mamy słodycze. Mili, możemy już iść. A co z moim naszyjnikiem? Nie wolisz worka przepysznych, niszczących zęby słodyczy? Masz rację. Idziemy. A córciu, mam świetny pomysł. Zostawmy najstraszniejsze domy na koniec, takie jak ten. Cukierek albo psikus. O, Mili, jak ty słodziutko wyglądasz. Berton Burger, nie jesteś przypadkiem na to za stary. W sercu nadal jestem dzieckiem, stara pani Manson. Dziękuję, pani Manson. Dobry wieczór. Dziękuję. Dziękuję. Super! Ha! Raj cukierków! Gdy
Gdybyś mi nie porwał mojej peleryny, wcale nie musielibyśmy wracać do domu. Fraj cukierku, 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 fraj cukierku. Maszyna do rozdawania cukierków robi niezłą furorę. Wejdźmy od tyłu. Z prędkością światła. Czas to słodycze. W podobnych wypadkach moja mama używa zszywacza. To świetny pomysł, cyborgu. Widziałeś to? Żartujesz, prawda? Albo nasz kosz sam wynosi śmieci, albo pan kot naprawdę coś knuje. Dlaczego chociaż raz nie odpuścisz? Może dlatego, że wielki laser na moim dachu celuje prosto w nasze miasto? Myślisz, że dam się nabrać na coś takiego? Kup! Hej, ja byłam pierwsza! Beznadziejny strój robota. Dobry wieczór! Cukiereczek dla ciebie, kochanie, a od ciebie oczekuję psikusa. No cóż. Mili, przechodził tędy śmietnik? Parę chwil temu i poszedł tam. Uciekł nam. Chodźmy za promieniem lasera. Chcesz, to idź sam. Ja wolę słodycze. Nie ma więcej? Skąpiradła! Spadamy, brachu. Hej, już nic nie. Ojej, jakie to smutne! Dla was już nic nie zostało! Pożałujecie tego! Nieźle. Kup, może nie powinniśmy wchodzić na ten teren bez rodziców. Spokojnie. To tylko straszny cmentarz, którego każdy normalny człowiek unika. Idziemy. Ha! Hej, Harley! Ocaliłem jedną gumę! Dziękuję bardzo. Co jest na moim dachu? To ma być jakiś kawał? Ojej! Co widzisz? Otworzył się jakiś portal do innego wymiaru, tak jak w przygodach kapitana Kamyka. Ale tutaj jest mniej realistycznie. Wierzę ci na słowo. Daję im rybne mini chrupki. Planuję obiad. Albo inwazję. Albo inwazję na obiad. Jak zwykle wszystko przegapię. Czerwony alarm. Trzeba pomyśleć nad CZKK. Co zrobiłby kapitan Kamyk? Kapitan Kamyk odciąłby im drogę do rybnych mini chrupek i zamknął ten portal. No nie. Kup, już biegnę! Może uda się zatkać ten portal. Kryj się!
misja wykonana. Dlaczego nie masz żadnych słodyczy? Dlatego, że ratowałam świat przed inwazją obcych. Dzielnie walczyłem o... Panie kocie, maleńki, gdzie ty się podziewałeś? Wyglądasz strasznie. Dam ci batonika! Eliza! Może kapitan Cyborga! SOS! SOS! Pan kot atakuje! Powtarzam! Pan kot atakuje! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Europa. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi na podstawie tłumaczenia Kuby Mikulniewicza, Anna Hajduk. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Brygida Turowska, Beata Wyrąbkiewicz, Mieczysław Morański, Monika Pikuła, Mateusz Narloch i inni.